Ile to jest, bo to się w skowinach mierzy, tak? Tą ostrość, tak? Dobrze, nie. Ja pierdol, 5 milionów w skowinie. O mordę wykrzywi na pewno. Czym to będzie ten taki ostry strasznie? Karolina Reaper. No to się da przełknąć, czy... Zależy dla kogo, ja mało komu się udaje. Co ty gada, poważnie? Od razu trzeba jakieś picie do tego brać. Najlepiej mleko. O Jezu, nie, ja już się nie nadaję do takich rzeczy. Nie, to już zwierzę, że przyjechaliśmy, że to zjeść. Nie, no, weźmiemy takiego małego na pół, no. Ja pierdol, my to mamy zjeść. No kurwa, już podpisuj tu. Herfik, wymyśliłeś odcinek, kurwa, zajebisty, powiem ci. Kurwa, żebyś po killerze na sorze w obliczu nie leżał. Nie, no, bo nie. Dać się lał. Nie wiem, że jak nie przełknę, nie będę mógł, no to przy nie będę na siebie pchał do gęby, no to. Że nie wiem, jaki to jest poziom ostrości. No. Dowiedziałem się od pana przed chwilą, że był tu taki jeden, że po tym burgerze wybiegł tu na zewnątrz i trawę jadł. To nie mów, kurwa, doktorowi tego. A to, a pierdole. Naprawdę, pan mówi? Kurwa. Ale no, wygląda ogólnie potężnie. Czekaj, patrz, tylko to tu jest. Kurwa, cebula. Dobra, przez rękę chcę ubrać, tak? No ja zobaczę, co tu jest jeszcze. Tu są te papryki, kurwa. Ja czuję, że zjem tą paprykę i wybuchnę. Rękawice na uś, ochronne. Ja to rozkroiłem, to już czuję, że to jest te w oczy piecze. Tak. No. Nie do zjedzenia. Bardzo smaczne. Dla mnie nie do zjedzenia. Ktoś wie? O! Bardzo smaczne. No, nie ma takiej opcji. Mleko wjechało. To będzie? Ojebane, ciosy. On to rozebrał na część pierwszy, ja już nie mogę patrzeć. Kurwa, ciosy. Ojebane. Nie, nie ma takiej opcji. Jeszcze jeden? Nie. Ale popłakany też, co? Popłakany jest. Chujowy jak burger. Bardzo smaczny. Ile to potrwa do pierwszej kategorii, ja? O kurwa. To trochę zjada, ja kurwa ile? Ty no przepyszne było. Ja chcę widzieć, jutro się zesram. Ale kurwa mocne. No. Zjadł coś całego? Zjadł coś naprawdę całego? Śpierdolony chyba nie wiem. Kubków smakowych nie ma. Język? Chodź, wystaw się na słońce, proszę. Język to mam poparzony. O ja. Abus, you are next. To. To jest nie na moje delikatne podniebienie. Dosyć takich challenge'ów. Więcej w takie challenge'y nie wchodzę.
Aż tutaj tak trochę czuję. Nie boli cię brzuch? Co? Jeszcze nie jest. Dobra. Czy tu cię nie boli? Boli mnie wszystko. No kurwa. Ja to wziąłem do gęby, żuję i nagle tak. I koniec. Chyba się dam podpuścić zawsze na coś. Wystawimy na Elixie, na sprzedaż betoniarkę i ludzie będą dzwonić do Abusa i się pytać. Dałem bardzo niską cenę, więc telefonów może być od cholery. Także zobaczymy, jaka będzie reakcja. Się i też mówię, kurczę, czy ja wyleżę. Nie no, 50 tysięcy, tam jest złote na pewno na wygłoszeniu. No za betoniarkę 1200 zł, chcesz tylko dać 50? No tak, ale ona jest ze złota, 50 tysięcy kosztuje ta betoniarka. No ale byku, mówię ci, że to nie jest ogłoszenie o betoniarkę. Że to jest pomyłka, no tak to, no pomyłka jest, po prostu nie wiem, ktoś się pomylił. Do widzenia. No betoniarkę dzwonił. Kurwa, znowu wy? Do ch**a? Jak my? Nikt nie dzwonił. Ja nie wiem, ja robię tatuaż. Ty nie dzwoniłeś do betoniarkę? Nie, mówię, że jak do rezonansu mnie włożyli do tej rury, to 3 razy naciskałem guzik, że muszę wyjść, nie? Tak, dzwoni jeszcze. A nie, kto inny? Halo? Dzień dobry. Aha. Tak, aktualne. Chcesz przyjechać? To w pysk, jak przyjedziesz, to od razu w pysk dostaniesz na miejscu. No, siema. Kto jest znowu? Jak to dzwoni? O betoniarkę. Sprzedajesz jego pieniądze? Tak, betoniarkę do sprzedania? 220 czy... Nie wiedziałem, że w teamie mam handlarza betoniarek. No. Mogłem powiedzieć, że betoniara jest tatuowana teraz właśnie. Halo? Dzień dobry. Witam. O betoniarkę? Tak. To zaraz coś ci powiem na temat tej betoniarki, nie? Posłuchaj, ale coś ci powiem na temat tej betoniarki, no nie? Za to, że robisz sobie kretynie za nie żarty w tym momencie, to powiem ci tak. Ty z kolegą, ty z dwoma swoimi kolegami, za chwilę będę wiedział, jutro będę wiedział wasze adresy, wszystko. Przyjadę do was osobiście i dostaniecie po pysku. Dobrze, okej. Ale posłuchaj, nie rozłączaj się jeszcze. Bo powiem ci jeszcze jedną rzecz. Na odcinku podam wasze numery, żeby dzwoniła do was cała Polska, no nie? Będziecie zmieniać te numery w tempie światła. A przysięgam ci, chłopcze, że jutro, będę wiedział wasze adresy nawet. No to zobacz, to jutro, wiesz co, w ciągu tygodnia podejrzewam, że przyjadę osobiście i ci powiem na temat tej betoniarki wszystko, co będziesz chciał wiedzieć. Dobrze. Widzowie, słuchajcie, moi drodzy widzowie, mam do was wielką prośbę. My ci kawał zrobiliśmy. Kurwa, chuj z tobą ci powiem, kurwa. Kurwa, kto dzwonił? Kurwa, debil ty. A mnie, powiem ci, wkurwił mnie ty. Abym teraz te podał te numery, kurwa, na kanał, żeby, kurwa, widzowie dzwonili do tych, kurwa, pedałów, kurwa. Kurwa, tak podejrzewałem ciebie, kurwa, podejrzewałem. No, a ty wiedziałeś, że się nie przypucowałeś. Ja wiedziałem od rana, tylko mieli dzwonić w sprawie fortepianu. I powiem ci, kurwa, nie, powiem wam szczerze, dobra, kawał był fajny, śmiesznie wszystko, kurwa. Do bębniarza były telefony o betoniarkę. Były. I przyszedł czas na mojego ulubieńca, pana kartofla. A skoro kartofel, to prank będzie ziemniaczany. Wymyśliłem taką akcję, że dzwoni do Krzysztofa firma, że Krzysztof jest zaangażowany w kampanię promocji ziemniaka. I na mieście pojawi się grafika, na której pan Krzysztof R. widnieje z ziemniakami i chcemy go wkręcić, że ta akcja jest
na kilka miast rozłożona i wszędzie wiszą takie same billboardy z jego twarzą. Na ten podjedziemy. Zaraz się siedzi. Siema chłopaki. Mogę sobie zdjęcie sobie walnąć? Fotę? Nie jedziemy. Panie Krzysztofie, ja mogłem sam jeszcze sobie tę fotę zrobić, bo dzisiaj 45 billboardu wyklejemy z pana podebizną w Łodzi, w Kierniewcach, no i dzisiaj skończyliśmy właśnie. To tak? Powiem, tak. O, jakie billboardy? No billboardy. Tutaj najbliższy biuro, tutaj na żeby skończyliśmy wyklejać. Pierdolę. Naprawdę no. Tak, bo Rafa przede mną dzwonił, ale ja nie wiedziałem za bardzo, co chodzi, jakaś agroturystyka, coś gdzieś. Dobra, chodź, zagramy tą bibongę i pojedziemy i zjemy na tym, na CPL. Spotkaliśmy fana. Pana strong ekipy, te dzieci wszystkie się przydały. Co? Te dzieci się wydały ci pod Grunwaldem, to ty walczyłeś, czy nie ty? Nie, tam prawie. Te korepetycje siały. Historii. To nie chodzi o korepetycje, tylko on był wtedy mały. Ostatnio fan wysłał zdjęcie Konrada, a Konrad z 1410. A jestem dobry, teraz proszę państwa, dobre wycięcie jest. Żeby było to wycięcie, to dupa się zakwieciła. No ale przepraszam bardzo, to doping każdy stosuje, tak? Ja nigdy, ja w życiu. W życiu? No co ty, no przecież chociaż, nie wie. Chociaż minimalną daweczkę. Konrad coś nie może w to uwierzyć, w to w życiu. Nie no, bo tam był zakupiony, ja szczerze, że był zakupiony. Zakupiony to. Co? O, w moim ziemniaku nie znajdziesz robaków. No i bardzo dobrze, no. No tego, powiem wam tak, tego się nie spodziewałem, no. Kartofle. Tego się nie spodziewałem. Skoczyć na tą paletę z kostką? Którą? Na to. No tak. Na tą? No. Z miejsca? Nie, z McDonalda. On skoczy. O kurwa. Powtórkę chcę. Ustawić, tu, stąd skacz. Tak, stąd to nie skoczę w życiu. Złap mnie jak coś jest. Dobra. Stań mi asykuruj. Dobra. Oja! No ja nie wiem, że kurwa nie mogę skoku wykonać, bo mnie kurwa rozprasza. Ajajaj! Nie wskoczył. Dawaj. Nie wskoczył mnie rozpraszać, dawaj. Musiał być z dwie kostki niżej. No, skoczył, on to jest. Żeby pierwsza się rusza. Żebyś tak? Tu nie spadł, bo zaraz. Ja cię będę łapał. Tu nie ma kostki. Znowu będzie na kolana. Zęby wybijesz i. No właśnie, żeby zębów nie wypierdolił. Zęby wybijesz i. No dawa, 3, 4! Muszę się skupić. Cio, daj tam. Ale podejdź bliżej, bo przez jak daleko stoi. O kurz. Ja powiem ci, dobrze poszedłeś. No ale teraz nie skoczę, mnie rozśmieszasz, no. Pomyśl, że tu jest bardzo wysoko. Jest bardzo wysoko, trzeba bardzo wysoko skoczyć. No normalnie, no odejdź, ja skoczę i chuj. No dawaj. Ty, ale ty też z tej górki ładuje. A ty zrobiłeś z rozpędu? Nie, no ja stąd stałem, tu stałem na wprost, kurwa, no. Bo przecież jak z tej górki, no to tu trafisz, no. Tu i tu nogami trzeba trafić, no. Kurwa. Też kurwa. Prawie! Nie było. Prawie! Skoczył. Normalnie kadra narodowa skoczków narciarskich czeka. Wysoko to jest. No. Musisz nie zwracać uwagi na to, że jest wysoko, po prostu rusza się. Bezu! Ej! Skocz! Jezu! Jeszcze raz! O Jezu! Jeszcze raz! Kurwa, to dawaj teraz ty! Nie mogę jeszcze raz! Nie mogę się przestać śmiać! Zobacz ją! Ja nie mogę. Musiałem podwozie schować, bo już myślałem, że nie wyląduje. Musisz mi to pokazać na kamerze. Ale jak wydedukowałeś, że skok trzeba zrobić kurwa na kolana, powiedz mi. No bo mi się myślałem, że nogami zawadzę i mówię, wyląduję tak. Powiem wam szczerze,
Odcinek jest Karwata, na pewno. Przynajmniej jeden.